Dobra, trzeba wstawać, bo dzisiaj dziewczynki jadą na szczepienie, więc budzę też Lukasa, no bo sama tam przecież nie pojadę, co nie? Lukas, czego chcesz? Co? Nie wyspałem się. No i w sumie to obchodzi, że się nie wyspałeś. Dzisiaj dziewczynki jadą na szczepienie, tylko im o tym nie waż się mówić, bo przecież te nie wskoczą do auta, nie wypchamy ich. No, a tak, więc przecież sama tam nie pojadę, więc musisz mi pomóc. Okej, ja się ogarniam, ty też musisz. Dobra. Dobra, co ja mogę ubrać? A, ubiorę to. Jezu. A ty co ubierasz? Nie wiem to. Okej, to poczekaj na mnie. A, jeszcze muszę się uczesać, zapomniałam. Zrobić szybki make-upik. Tyk, tyk. Dobra. Perfumik. Siup. Teraz ty. Nie będziesz mi śmierdział tam. W tym szpitalu. Dobra, to idę budzić Nelę. Neluś, o co to masz mikrofon? Połóżcie to gdzieś, o tutaj. Neluś, wstawaj, wstawaj, bo dzisiaj jedziemy w pewne miejsce. No, wstawaj. Cio, mamo. No bo wiesz, pojedziemy jakby, wiesz, bo ja z tato musimy jechać z wami do szpitala, bo co się stało? Nie, po prostu ta pracuje moja znajoma i tam chciałam ją odwiedzić po prostu. A przy okazji pojedziemy tam potem do sklepu, do galerii, tam coś sobie kupicie. Więc jedziecie z nami. Okej, jak mamy jechać do sklepu, to spoko. Dobra, poczekaj, w co byś się chciała ubrać? Może w to chcesz? Nie, mamo, dzisiaj chcę się ubrać kolorowo. No to masz to. Oj, proszę. Jestem siupi. Dobra, to poczekaj tutaj, ja obudzę Polę. Polusia, wstawaj. Dzisiaj pojedziemy do szpitala odwiedzić moją znajomą, a potem pojedziemy do galerii i możesz sobie kupić jakąś zabaweczkę. Zabaweczkę? Oczywiście. Jej, to ja dzisiaj zabaweczkę. Dobra, to siadaj na przewijak i przebiorę cię. Proszę bardzo. Okej, chodź. Pobaw się na Biedronie. No. Masz piłeczkę czy coś? Nie, jakie piłeczki? To co chcesz? Misia. To masz Misia, a ja obudzę Kaja. Kaja, wstawaj. Po co mam wstawać tak wcześnie? Mamo, jest sobota. Ale Kaja, no bo jakby jedziemy do szpitala. Jakby. Po co do szpitala? Tym bardziej nie wstaję. Tym bardziej wstajesz, ponieważ jedziemy do szpitala odwiedzić moją znajomą, a potem pojedziemy do galerii. Do galerii? No to wstaję. No tak myślałam. Dobra. No to jak coś, to ubieraj się. O, chodź Pola. I chodź Nela. Poczekamy sobie koło taty, który ogląda jakieś bajki. Oglądasz? Nie, to jest kanał przyrodniczy. Tato, to jest bajka. Aha. Dobra, no to ubiorę się jakoś. Tylko jak. Dzisiaj jest w sumie ciepło. Mama się ubrała w jakiś top i leginsy, to ja też się podobnie ubiorę. Tylko wezmę jeszcze moją nerkę i tam wpakuję sobie portfel, bo no bo jedziemy do galerii, tak mówiła, więc. Więc no, coś tam setę. Malować się nie będę, bo się śpieszę do galerii. O, jeszcze telefon sobie wezmę. Telefonem będę może płacić. Dobra, jadę. Znaczy idę. Jestem. No to chodźcie, jedziemy już do tego szpitala odwiedzić tą moją znajomą. A nie możemy od razu do galerii jechać? Nie, możemy. Bo muszę coś z nim załatwić. Chodźcie. Jedziemy. Dobra, chodźcie, dzieci, musimy wziąć numerek. Trzeci? No okej. Mamo, a po co bierzemy numerek, jak w sumie i tak nie. No w sensie tylko odwiedzić jesteśmy. No bo tak się robi, dziecko. Przepraszam bardzo, ale ja jestem pierwsza i. Co ty w ogóle chcesz wepchać przede mnie z moim bąbelkiem? Masz jakiś problem do mnie? Habyciaro? Co się hahasz?
Chacham się z ciebie, bo sama jesteś chabecalą, ty głupia babo. Co ty w ogóle masz do nas? Ja tu siadam, a pani się normalnie do nas ma problem. To chyba pani ma do nas problem, a nie ja. A ty, dziecko, nie byś takie wymądrzałe. Pola, dobra, nieważne, proszę pani, proszę przestać. That's my girl! That's my girl! Cicho, Nela. No, ale cię mówię prawdę. Dobra. Okej, no, jak dobrze, że idziemy teraz odkąd, znaczy, no... Dobra, nieważne. Trzy! O Jezu, pominam, trzy! Co? Proszę pana, ja byłam pierwsza! Czemu akurat trzy? Nie wiem, proszę pani, taki do numerki, taki lekarz jest akurat wolny, więc no, mamo lekarz. Nie, pan się pomylił, dobra, nieważne. Taki lekarz jest akurat wolny, więc proszę poczekać. Nie, ale ja byłam pierwsza z moim bąbelkiem i ja mam prawo wejść pierwsza, tak? Skoro mam numerek jeden. Dobrze, proszę pani, ale jest pani pierwsza do innego lekarza, a tego lekarza jeszcze nie ma. Więc proszę to zrozumieć, inaczej wezmiemy Andrzejka. Czyli kogo? Ochronę. Tak jakby. No w sumie to jest chirurg, ale... Dobrze, w takim razie wzywajcie. On powie prawdę może. Może on będzie normalniejszy. Dobrze, dzwonię do Mareczka. Znaczy Andrzejka. Andrzejek, chodź tu, bo jakaś baba się pruje. Idę. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Co się pani pruje? Ma pani problem? No. Mam problem. Mam problem, ponieważ nie chcą mnie wpuścić tutaj, a jestem pierwsza. Jak masz problem, to masz problem. To twój problem, a nie nasz problem. Proszę go rozwiązać sama, a nie. Proszę pani, no jakby... Czy pani, albo pani zrozumie, że tego lekarza jeszcze nie ma, albo pani stąd wybąbie po prostu. Tak? Nie wybombię stąd. Proszę pana, jak się pan do mnie odzywa? Zero szacunku w tym szpitalu. Wie pan co? Nie, ja sama wyjdę. Sama wyjdę. Do widzenia. Bezczelni ludzie. Chodź, bąbelku, idziemy. Jezu, ci ludzie, to ja nie wiem. A, no ale tak ogólnie to my. Dzień dobry, my jesteśmy... Idź już, dziewczynkami, do windy. Idź, Pola, idź tam. Ja jestem na szczepieniu z dziewczynkami. A tak, 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 piętro, te takie trzecie chyba, nie wiem, coś takiego. Aha, dobrze, do widzenia. Chodźcie, dziewczynki. A nie, to jest drugie piętro, no dobra, jedziemy. Dobra, chodźcie, idziemy. Hop, hop. Siądźcie, bo ta koleżanka moja ma jeszcze jakiegoś tam dziecka do leczenia. Tylko gdzie ta koleżanka jest? No nie ma jej, chwila. Zapraszam pierwszą osobę. Mamo, tu jest ta twoja koleżanka? No nie wiem, dobra, chodź, kto pierwszy idzie? Co? Nie, po prostu, no... Ktoś idzie ze mną, chodź, Nela. No dobra. Trochę się boję tej pani. Nie bój się, ona jest normalna, idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj szczepimy, tak? Co? 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 Nie będziecie mi szczepić? Musimy schować szybko, 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 szybko. Szybko, nie ma mnie. O matko, przepraszam. Jezus, czemu Nela wybiegła z płaczem? Co ona jej zrobiła? Nic, dzieci, nic. Tato! Chodź, chodź, chodź szybko, Nela, Nela, Nela! Przepraszam, o Jezus. Nela, chodź tu, przepraszam za nią. Proszę. Nela, uspokój się, to jest tylko szczepienie. Przepraszam za nią. Dobrze, nic się nie stało. Tato, chodź, pobaw się ze mną. I podłożę tu ciekawkę. Chodź, tato, chodź, pobawić się ze mną. Chodź, chodź, chodź. Pan posiadzie tutaj pana pieśka i będziemy się bawić. No idź, tata, idź. No dobra. Au. Au. Ała. Co
to jest? Szczykawka? Zabawkowa niby, ale... Ała! Ubiło cię w dupę. O, dzieci, dobra, muszę sobie teraz loda przyłożyć do tej dupy. Jezus, tato. Dobra, Nella Nowakowska, tak? Tak. Siadaj tutaj. Ja nie będę tutaj siedzieć. Będziesz tu siedzieć, dziecko. Proszę, proszę się położyć, przecież to nie boli, to nie boli. Mamo, ja nie chcę. No leż, Nella, przestań. Dostaniesz krokodylka, jeśli będziesz grzeczna. No i dupa, mnie to obchodzi. Nella, wyrażaj się. Dobrze, nie wnikam, szczepimy. Pi. Nie ruszaj się, dziecko. Ja nie chcę. I po wszystkim, teraz tutaj, o, liczymy, no i git. Popłaczu, a krokodylka nie dostajesz, bo niegrzeczna byłaś. Pan sam, że niegrzecznie sobie pan wsiedzi tego krokodylka w dupę. Przepraszam za nią. Lukas, co ty odwaliłeś? No, bo Pola mi kazała usiąść na krześle, a tam była szczykawka i teraz mnie boli tyłek. Jezus, Lukas, przestań, teraz ty idziesz z Polą. A czemu ty płaczesz, Nella? Oni mnie... Dzień, cicho! Idź szybko z nią. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Oni mnie szczepili, A już to możesz mówić. I tak już po wszystkim, a ty, Kaja, się pewnie i tak nie boisz szczepionki, co nie? Szczepienie? Nie, ja się nie boję się. Kaja, czy ty masz szklane oczy? Nie, ja się nie boję, mamo, przestań. No dobrze. A ty w sumie możesz sobie zjeść tego loda. Fuj, nie będę tego jadła. Dobrze, Pola Nowakowska, tak? Tak. Dobrze, a więc ona jest mniejsza, to może pan usiąść razem z nią na tym. To pan mnie też będzie szczepił? No oczywiście, że nie! Tylko po prostu pan ją potrzyma. Jeju. Dobrze. A co pan, co to jest ciekawka, bo ja taką ostatnio widziałam, jak kładłam na krześle, żeby mojego tatę zabolało. O tak, w szpitalu. A to jest jakaś taka dziwna ta ciekawka, bo ona jest inna. Bo tamta była kolorowa, a to jest taka czerwona. A bo to jest ciekawka do szczepienia. Będzie szczepić dziecko. Co? Nie, ale nie będzie bolało, dziecko. Przestańcie tak być takie normalnie jakieś, nie wiem. Strasznie takie jesteście agresywne w stosunku do szczepionki. No ale dobrze, mniejsza z tym, szczepimy. Pip! Ała! Ała, moja ręka, puszczaj! Ała! O kurde, tata się rozpłakał. Nie no, rodzina płaczków, nie wytrzymie. Ludzie! To ma pan chusteczkę od razu. Dziękuję! Pola, to mi bolało! Do widzenia. Tata, ciebie też ściepili. Nie, Pola mnie złamała rękę. Jezu, Lukas, czy mam cię zabić? Dobra, to ja pójdę z Kają, chociaż w sumie możesz iść sama. Nie no, możesz iść ze mną, mamo, jak chcesz. Jezu, wszyscy płaczą. Chodź, Kaja, przynajmniej ty może będziesz normalniejsza. Idziemy. Dzień dobry, ja przyszłam z Kają Nowakowską. Dobrze, niech sobie siądzie dziewczyna. Ona przynajmniej się nie będzie pewnie bała, bo ona jest duża już. Nie, ona na pewno nie, ja tu sobie postoję tu. Dobrze. Ale weź ten telefon, dziecko! Te dzieci to tylko teraz w tych telefonach siedzą! No dobrze, no przepraszam.
No to już wezmę w takim razie. No to odłożę. No, dobrze. No to proszę bardzo. Pip. O. A co ty płaczesz, dziecko? No w sumie się nie dziwię. Jak ojciec płakał, to ta też pewnie płacze. Matko Boska, Kaja, co... A, Jezus. Czemuż sy beczą, no ludzie. Dobra, nie płacz już, ty przecież masz, nie. Pełnoletnia jesteś, a płaczesz. Weź. Wytrzyj te łzy i no, idź. Masz, a nie masz, dobra. No idźcie, weź sobie telefon, żebyś tu nie został, bo potem co? Ktoś ukradnie i będzie. No to możemy sobie teraz coś kupić w tej galerii. Dobrze, to w takim razie teraz pojedziemy do galerii i kupicie sobie po zabaweczce, tak Kaju? A ja też chcę. Lukas, nie denerwuj mnie! Chodźcie wszyscy już, wszyscy mnie denerwujecie. Zaraz ja się pobecie. Idziemy. A jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem.